Witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam z budynku Parlamentu Europejskiego, gdzie zagadnienia związane z przetwarzaniem informacji i ochroną praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej są niewątpliwie na topie, na szczycie agendy wszystkich przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej. Kiedy kilka lat temu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło pracę nad regulacją zagadnień związanych z przetwarzaniem danych genetycznych i realizacją badań genetycznych w Polsce oraz kiedy rozpoczęły się prace związane z regulacją działań biobanków na terenie naszego kraju, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych od razu, można powiedzieć, podniósł rękę i powiedział, od razu powinniśmy zaadresować wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych. Dlatego też dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy z faktu, że prace te trwają i rozwijają się. Jestem również bardzo zadowolony z faktu, że Uniwersytet Warszawski, jego Wydział Prawa i Administracji uczestniczy w tych działaniach, pokazując, że przedstawiciele środowiska akademickiego chcą być czynni przy wszystkich dyskusjach, przy wszystkich decyzjach dotyczących przyszłego kształtu prawnego badań genetycznych, działalności biobanków i kwestii związanych z nowymi technologiami używanymi w środowisku naukowym i w środowisku medycznym. Dziś jako Europejski Inspektor Ochrony Danych staram się wspomagać instytucje europejskie w działaniach, które dotyczą tych zagadnień. Prawdą jest jednak, że nie mamy jednego wspólnego zestawu rozwiązań prawnych dla wszystkich działań, o których Państwo dzisiaj podczas konferencji będziecie mówili. Kiedy przygotowywaliśmy program tej konferencji, mówiliśmy jeszcze o regulacji kwestii związanych z danymi osobowymi w działalności biobanków w projekcie rozporządzenia unijnego. Dziś możemy skorygować tytuł wykładu, mówiąc, że będzie on dotyczył już rozporządzenia jako takiego. Rozporządzenie zostało bowiem kilka tygodni temu uchwalone, a 4 maja tego roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 25 maja weszło w życie. Przez najbliższe 2 lata będzie implementowane, bo mimo że mamy do czynienia z rozporządzeniem, czyli teoretycznie aktem prawnym, który jest bezpośrednio obowiązujący, bezpośrednio stosowalny i bezpośrednio mający bezpośredni efekt w państwach członkowskich, tym razem musimy dostosować rozwiązania, które istnieją w poszczególnych państwach członkowskich do tych zasad, które zostały w rozporządzeniu ustalone. Następny wykład podczas dzisiejszego spotkania będzie prowadzony przez jednego z najwybitniejszych specjalistów od ochrony danych osobowych w Polsce, pana doktora Arvida Mednica, który będzie mówił klasycznie o danych genetycznych i o tym, na ile dane genetyczne są dziś regulowane w prawie polskim i jaki wpływ na to może mieć również rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zostało uchwalone przez instytucje europejskie. Pozwólcie mi więc Państwo, że zacznę od zagadnienia nieco szerszego. Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że w działalności biobanku występują nie tylko dane, które są wprost związane z materiałem, który przechowywany jest przez biobanki, czy z materiałem, który zakodowany jest w ten czy w inny sposób w próbkach, które w biobankach są przechowywane, w materiałach, które są tam przetrzymywane. To również informacja, którą moglibyśmy nazwać metainformacją o tym, co trafia do biobanków. Jest to informacja dotycząca osoby, której dotyczy sama próbka, ale również osób, które uczestniczyły we wszystkich działaniach medycznych i w części działań naukowych w trakcie całego procesu badania osoby, w trakcie całego procesu przetwarzania samej próbki, jak i przetwarzania danych z niej wynikających. Co więcej, te dane mogą mieć charakter bardzo różny. To mogą być dane dotyczące całości genomu osoby, mogą być to również dane dotyczące zdrowia. Dane, które są związane z tym, dlaczego pobrane zostały próbki, w jakiej procedurze medycznej są one wykorzystywane. Stąd też nie możemy mówić tylko i wyłącznie o materiale, który przechowywany jest w biobanku, jako o tym podstawowym nośniku i podstawowym zasobie, w którym przechowywana jest informacja. Ta informacja może mieć również dużo innych form związanych, powiązanych z materiałem przechowywanym przez biobanki. To więc oznacza, że nie wystarczy nam skupić się na samych danych genetycznych, nie wystarczy nam skupić się na przepisach dotyczących biometrii, nie wystarczy nam nawet skupić się na przepisach dotyczących danych o stanie zdrowia. Musimy przejrzeć całość rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Jego założeniem jest zastąpienie 28 ustaw istniejących w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Można więc powiedzieć z pewnym uproszczeniem, że zamiast ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce pojawi się rozporządzenie na poziomie europejskim, które w ten sam sposób reguluje kwestie merytoryczne, jak uregulowane jest to w Estonii, w Finlandii, w Wielkiej Brytanii, na Malcie czy w Austrii. Wydawałoby się więc, że mamy do czynienia z jednym kontynentem i jednym zestawem praw. Nie jest to jednak aż tak proste. Z tego powodu, że w przypadku wielu działań, w tym działań związanych z ochroną zdrowia, występuje możliwość regulacji na poziomie krajowym, która może wpływać na to, w jaki sposób organizowane będą biobanki. Stąd też nie można powiedzieć, że wprowadzenie rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych w rozporządzeniu ogólnym wyeliminowało dyskusję dotyczącą ochrony danych osobowych, która prowadzona powinna być przy ustawach szczegółowych, czyli tych, o których Państwo dzisiaj głównie będziecie mówili podczas konferencji. Bardzo ważnym punktem jednakowoż, który został dotknięty w rozporządzeniu i o którym rozporządzenie mówi, a który powinniście Państwo zaadaptować, zastosować do rozwiązań prawnych, o których mówicie, jest możliwość korzystania z danych zanonimizowanych bądź danych pseudonimizowanych w różnego rodzaju systemach informacyjnych, które obsługują biobanki. Czymże są dane zanonimizowane, czymże są dane pseudonimizowane? Kiedy mówimy o anonimizacji danych, mówimy de facto o wyeliminowaniu wszelkich powiązań pomiędzy danymi a osobą możliwą do zidentyfikowania bądź zidentyfikowaną, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której dane przywiązane dotychczas do osoby przestają być z nią związane na zawsze wobec wszystkich użytkowników, którzy będą mieli do nich dostęp. To jest teoretycznie możliwe. Nie można jednak popadać w radosny stan, że jeżeli wyeliminujemy powiązania z osobą wynikające z numeru identyfikacyjnego, wynikające z imienia, nazwiska osoby, wynikające z jakichkolwiek innych danych wprost identyfikujących osobę, to oznacza, że już pozbyliśmy się problemu osobowości tych danych i mamy do czynienia tylko z danymi zanonimizowanymi. Z tego powodu, że w przypadku wielu danych, które przechowywane są przez biobanki, istnieje możliwość reidentyfikacji tych danych na dalszym stadium. I najlepszym chyba przykładem, który najlepiej trafia do wszystkich, jest kwestia absolutnej niemożliwości zanonimizowania genomu jako całości. Jeżeli mamy genom osoby, który jest gdzieś przechowywany, nawet przechowywany na materiale, nie wyodrębniony w tym konkretnym momencie, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jakikolwiek proces anonimizacji, nawet jeżeli oderwie te dane od osoby w obecnej chwili, będzie mógł być odwrócony w przyszłości poprzez porównanie tego genomu, porównanie informacji genetycznej z informacją, która wynika z kolejnego materiału, który na innym etapie został przez innego kontrolera bądź innego procesora uzyskany. W tej sytuacji mamy do czynienia z generalną niemożliwością zanonimizowania danych. Ale oczywiście, jeżeli ten zestaw informacyjny, z którym mamy do czynienia, dotyczy mniejszego zasobu, dotyczy tylko fragmentu genomu, dotyczy tylko fragmentu informacji o osobie, taka anonimizacja jest teoretycznie możliwa. Jeżeli do niej dojdzie, jeżeli dojdzie do niej w prawidłowy sposób, tracimy powiązanie z ustawą o ochronie danych osobowych i z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, ponieważ te dane nie będą już miały charakteru danych osobowych. Trochę trudniej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pseudonimizację, która jednocześnie jest najlepszym sposobem na wstępne oddalenie ryzyk związanych z przetwarzaniem danych. Pseudonimizacja polega na zastąpieniu danych wprost przywiązujących informacje do konkretnej osoby numerem identyfikacyjnym bądź innym opisem, który co prawda umożliwia zachowanie jednolitości rekordu, z którym mamy do czynienia, ale uniemożliwia powiązanie go z konkretną osobą, do której miał być przywiązany. Pseudonimizacja, poszczególne techniki pseudonimizacji są działaniami, które powinniśmy w prawie polskim opisać dokładniej. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych co prawda odnosi się do problemu pseudonimizacji i mówi wprost, jakiego rodzaju działania możemy traktować jako działania pseudonimizacyjne, jednak nie mamy w Polsce tej kultury i tradycji rozwiązań prawnych związanych z pseudonimizacją, która istnieje na przykład u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech. Przejęcie
części rozwiązań, które istnieją w takich krajach jak Niemcy, może bardzo pomóc w codziennej działalności osób związanych z kwestiami biobanków, związanych z kwestiami przetwarzania informacji przechowywanych w biobanku dla celów naukowych. I tu trafiamy do kolejnego problemu, na którym chciałbym się zatrzymać w dniu dzisiejszym. Kwestii celów. Cała koncepcja ochrony danych osobowych jest związana z przetwarzaniem danych dla konkretnego, ustalonego celu. Wszelkie przetwarzanie danych dla celów, które nie zostały określone na początku, jest możliwe tylko wtedy, kiedy pojawią się do tego prawidłowe podstawy prawne. Mogą być to cele powiązane, mogą być to cele, które są w ten czy w inny sposób kompatybilne z celami pierwotnymi. Natomiast jeżeli cel ma się całkowicie zmienić, wówczas podstawa do tego musi istnieć w przepisach prawnych. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku danych przetwarzanych do celów naukowych, które zostały wcześniej zebrane dla celów innych. Opisana ona jest w artykule 89 rozporządzenia o ochronie danych osobowych, owego nowego rozporządzenia, które, jak mówię, 25 maja weszło w życie, a za 2 lata będzie wprost obowiązywało w sprawach polskich, gdzie wspomina się o tym, że przetwarzanie danych do celów naukowych jest możliwe, jeżeli wdrożone zostaną środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie 2 podstawowych zasad. Zasady minimalizacji danych, czyli zbierania tylko takiego zasobu danych, jaki jest absolutnie konieczny do osiągnięcia celu, oraz umożliwione zostanie przetwarzanie danych w sposób nie wiążący ich z konkretną indywidualną osobą, na przykład poprzez pseudonimizację. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych, ale również do innych celów, takich jak statystyczne, historyczne czy archiwalne, prawo Unii Europejskiej albo prawo państwa członkowskiego mogą przewidzieć wyjątki w stosunku do praw, które są określone w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, do praw związanych z dostępem do danych, związanych z możliwością poprawiania danych oraz możliwością zastosowania czegoś, co nazywane jest prawem do bycia zapomnianym. Ale taka możliwość istnieje tylko wówczas, kiedy poszczególne państwa członkowskie bądź Unia Europejska, ustalając możliwość wyjątków, ustalą również system ochrony ochrony praw osób, których dane dotyczą. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych powinny być zachowywane na każdym etapie działania biobanku. Od momentu powstania idei stworzenia biobanku do momentu zlikwidowania ostatnich danych, które zostały w tym biobanku, które były w tym biobanku przetwarzane. Jest to zasada, która nazywana jest privacy by design. Nie ma prawidłowego tłumaczenia tego sformułowania na język polski. Mówi się o prywatności wbudowanej w projekt. Projekt traktowany jako coś więcej niż konkretny system informacyjny, traktowany jako przedsięwzięcie, które podejmowane jest przez jakąś instytucję. Mam nadzieję, że tak to wystąpienie, jak i następne wykłady dotyczące wprost ochrony danych osobowych w systemie polskim, ochrony danych genetycznych i danych biometrycznych, pozwolą Państwu spojrzeć praktycznie na to, co zapisane jest w artykule 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako podstawowe, fundamentalne prawo Unii Europejskiej, prawo do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych. Życzę Państwu bardzo owocnej dyskusji i pozdrawiam raz jeszcze z Parlamentu Europejskiego. Dziękuję.